25 marca będziemy obchodzić uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień, w którym w sposób szczególny będziemy pochylać się nad tajemnicą poczęcia Najświętszej Marii Panny. W tym dniu również w Kościele obchodzimy Dzień Świętości Życia, który w 1998 roku został ogłoszony oficjalnie jako dzień, w którym pochylamy się nad tajemnicą godności życia. Życia, które dzisiaj na różny sposób chce się niszczyć, chce się umniejszać wartość godności człowieka. Czym jest Dzień Świętości Życia? Dlaczego on tak bardzo jest ważny? Dlaczego Kościół koncentruje się wokół tej tematyki? Co jest istotą obchodów Dnia Świętości Życia? O tym dzisiaj dowiemy się w naszym magazynie. W dniu dzisiejszym gościmy w Katolickim Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ulicy Wojska Polskiego. A dokładnie, Pani Małgorzato, gdzie? Więc to jest Katolickie Centrum Służby Rodzinie imienia Gianny Beretty Moli. A konkretnie to miejsce to jest Szkoła Radzenia imienia profesora Włodzimierza Fijałkowskiego. Pani Małgosiu, dzisiaj mówimy w odcinku o Dniu Świętości Życia. Na wstępie wspomniałem, że właśnie 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego Kościół obchodzi jako Dzień Świętości Życia. Z czyjej inicjatywy ten dzień w ogóle, dlaczego Kościół wyakcentował w całej liturgii świętowania rocznego właśnie również ten Dzień Świętości Życia? Ten Dzień Świętości Życia jest obchodzony w Polsce od 1998 roku. Został ustanowiony przez Episkopat Polski. Jest jakby odpowiedzią na apel papieża Jana Pawła II, zawartych w Evangelium Vitae, i żeby przekazać informację tak bardzo dosłownie, jest to odpowiedź na wezwanie naszego papieża do budzenia sumień w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim oraz wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji. Myślę, że warto powiedzieć, że ten Dzień Świętości Życia to jest przypomnienie nam, samym sobie, o świętości życia, o wartości życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, o tym, że życie jest darem Boga, o tym, że powinniśmy być szczęśliwi, że żyjemy. Ale ten Dzień Świętości Życia nie może być jakby tylko skierowany, że to jest tylko przypomnienie o naszym życiu. To jest Kościół właśnie w tym dniu w sposób szczególny upomina się o życie drugiego człowieka i to życie najbardziej bezbronnego, niewinnego człowieka, czyli o życie dziecka poczętego. I Dzień Świętości Życia jest bardzo blisko związany na przykład z podejmowaniem duchowej adopcji dziecka poczętego, zagrożonego zagładą, bo tak w całości nazywa się ten dzień, który w Polsce istnieje od 1987 roku. Czyli w ramach Dnia Świętości Życia modlimy się o świętość życia, również w intencji dzieci nienarodzonych, których los jest zagrożony w łonie matki. Tym bardziej dzisiaj, kiedy patrząc na media, na wypowiedzi celebrytów tak zwanych, dzisiaj się bardzo promuje aborcję. Dzisiaj aborcja staje się czymś, co niektórzy chwalą wręcz. W ostatnim czasie niestety takie głosy są głośne w mediach. Zainteresowała mnie ostatnia wypowiedź pani Wałęsy, którą media, że tak powiem, rozchwytywały, bo powiedziała wprost, że aborcja jest morderstwem, jest zabiegiem, w którym zabija się dzieci. Czyli w ramach tego świętości życia, Dnia Świętości Życia, Kościół również koncentruje się na tym problemie, który dzisiaj bardzo, bardzo się, myślę, niestety nie w tym kierunku rozwija. Oczywiście, ja się bardzo cieszę, że ksiądz jakby poruszył i powiedział to słowo aborcja, bo
w mediach my często słyszymy to słowo aborcja, a tak naprawdę należy się zastanowić, co się kryje za tym sformułowaniem, za tym pojęciem. I obrońcy życia bardzo się o to upominają, żeby zdefiniować aborcję. A aborcja jest to niszczenie życia człowieka od poczęcia aż do urodzenia główki. Taka jest definicja aborcji. I jeszcze dodajmy, że to jest niszczenie i zabijanie bez znieczulenia. Tak jak upominamy się o los zwierząt i kotów, tych, które są poddawane różnym operacjom i zabiegom, i one są znieczulane i bardzo dobrze. Nie chcę tak, odebrać tego prawa do znieczulania, do zniesienia bólu, ale proszę sobie wyobrazić, że to dziecko, żywe dziecko, niezależnie od tego, czy ono ma kilka tygodni, czy kilka miesięcy, jest zabijane nieraz w świetle prawa, bez znieczulenia. U nas jest inne prawo w 93 roku. Rozporządzenie reguluje sprawy dotyczące planowania rodziny. Na dzień dzisiejszy życie dziecka w Polsce jest, życie dziecka nienarodzonego, tak? Jest chronione prawem, ale są pewne wyjątki. Ale myślę, że dzisiaj na ten temat mówić nie będziemy, ale jest to jakby kontynuacja tego, co ksiądz chciał powiedzieć, a jest na pewno bardzo związane z tym Dniem Świętości Życia, z duchową adopcją dziecka poczętego, bo właśnie staramy się objąć modlitewną pomocą te matki, które są w nieoczekiwanej ciąży, i los tego dziecka, ich dziecka jest zagrożony. Czy w jaki sposób właśnie odnośnie do tej adopcji dziecka poczętego, jakie są warunki? Kto może wejść w tę adopcję? Jak może tutaj pani zachęcić, jakie są procedury tych, którzy chcieliby, załóżmy, zaadoptować duchowo takie dziecko? Może zanim odpowiem na to pytanie, powiem tak, że wtedy, kiedy jest Dzień Świętości Życia, Dzień Zwiastowania Pańskiego, to ludzie dobrej woli zastanawiają się, co oni by mogli zrobić, żeby właśnie pomóc tym bezbronnym, niewinnym istotom. Są to ludzie bardzo wrażliwi, wielkiego serca. I są jakby takie cztery możliwości. Pierwsze to jest modlitwa i zaraz będę kontynuować o tej duchowej adopcji między innymi. To jest uczyć siebie, uczyć innym i pomagać. Cztery rzeczy. I teraz właśnie powiem o tej, odpowiem na księdza pytanie, kto może podejmować. Każdy człowiek może podejmować tą duchową adopcję dziecka poczętego. Mogą podejmować małżonkowie, osoby świeckie, osoby konsekrowane, młodzież, dzieci, ale tylko pod opieką rodziców, bo one muszą być w jakiś sposób mobilizowane i zachęcane do tej codziennej modlitwy. A właśnie tutaj pani wspomniała codzienna modlitwa. Jaka to jest modlitwa? Jak to się odbywa? Duchowa adopcja dziecka poczętego to jest 9-miesięczne zobowiązanie. 9-miesięczne, dlatego że tyle, ile trwa ciąża, tak, przeciętnie, tak? To modlitewne zobowiązanie to obejmuje jedną tajemnicę Różańca Świętego, jedną dziesiątkę, czyli jedno Ojcze Nasz, jedno 10 Zdrowaś Mario, niezależnie jakiej tajemnicy, tak? Drugie to jest taka codzienna modlitwa, która jest dołączona do deklaracji. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to myślę, że za chwilę również o tym powiemy, gdzie i kiedy można jakby włączyć się do tej duchowej adopcji dziecka poczętego. A trzecim takim kryterium ważności tej duchowej adopcji to jest dodatkowe zobowiązanie. Na przykład częstsza spowiedź, czy codzienny udział we mszy świętej, czy adoracja Najświętszego Sakramentu, czy pomoc rodzinie wielodzietnej.
To są praktyki, które nie muszą być, ale są jakby mile widziane w tej duchowej adopcji, ale one jakby nie wpływają na ważność tych dwóch podstawowych aspektów, które muszą być przestrzegane, jeżeli ktoś się zobowiąże, żeby w tym trwał. Czyli te warunki nie są jakieś nadzwyczajne? Nie, naprawdę. To jest, proszę księdza, tak naprawdę, nie licząc tych dodatkowych zobowiązań, które też warto podkreślić, one muszą być realne. One muszą wynikać z naszych możliwości, a nie z naszych marzeń, które nigdy, ideałów, które nigdy nie będą spełnione. Natomiast tak naprawdę to jest 5 minut w ciągu całej doby, w ciągu 24 godzin przeliczonych na minuty. Mnie się wydaje, że to jest bardzo mało. Dokładnie. Dobrze, czyli jest na przykład ja bym chciał teraz przystąpić do takiej duchowej adopcji. Gdzie muszę się udać? Gdzie, bo pani tu wspomniała o pewnej deklaracji, tej modlitwie. Jakie kroki musiałbym uczynić, żeby włączyć się w tę wspólnotę właśnie duchowej adopcji? Rozumiem. Więc można duchową adopcję dziecka poczętego, zagrożonego zagładą, podjąć w sposób taki bardzo uroczysty. I właśnie 25 jest bardzo dobrym dniem rozpoczęcia tej duchowej adopcji. Urodzimy dziecko na Boże Narodzenie. To nasze duchowe dziecko. I tutaj jeszcze nie powiedziałam jednej rzeczy. My nie wiemy, za kogo się modlimy. Imię tego dziecka zna tylko Bóg. Dla nas jest to osoba bezimienna. My się modlimy za osobę, za maleńkie dziecko, nienarodzone, którego my nie znamy. Ale modlimy też się za jego rodziców. Modlimy się za personel medyczny, tak jakby równolegle, który dokonałby tej przyszłości tej aborcji. I wracam właśnie do tego aspektu, gdzie można. Myślę, że w kościołach, we wszystkich parafiach naszej diecezji i Polski odbywają się uroczyste przyrzeczenia duchowej adopcji i wtedy otrzymujemy deklarację. Możemy, ale to nie jest wymóg formalny, że trzeba wypełnić i trzeba złożyć do koszyczka. Na przykład w czasie uroczystych liturgii niesione są te deklaracje w ramach procesji z darami. Można podjąć takie zobowiązanie w święta maryjne. Można, bo na przykład może to dotyczyć również człowieka chorego, niepełnosprawnego, który się na przykład nie ruszy z domu i nie pójdzie do kościoła, mimo że to jest piękne święto. Przed obrazem, przed krzyżem, przed krucyfiksem może podjąć takie zobowiązanie w sercu i realizować to przez 9 miesięcy. Czyli najważniejsze jest pragnienie, że człowiek chce wejść na ten dobra grupę, wola, ta dobra wola zrobienia czegoś bardzo dobrego dla drugiego człowieka. Bo tak trzeba nazwać również to nienarodzone dziecko i tak trzeba spojrzeć na problem nienarodzonego dziecka poczętego w łonie matki. Dobrze, to już wiemy o duchowej adopcji. A w kontekście właśnie świętości życia, Dnia Świętości Życia, w jaki sposób nasza diecezja włącza się w przeżywanie tego dnia? 25 marca w katedrze o godzinie 11 pod przewodnictwem pasterza diecezji, księdza biskupa Wiesława Meringa, będzie uroczysta msza święta i obchody diecezjalne Dnia Świętości Życia. I zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w tej mszy świętej. To będzie o godzinie 11. Natomiast ten Dzień Świętości Życia w innych parafiach jest 26 marca, nie w niedzielę, tak? I podczas mszy świętych, to myślę, że to będzie w ogłoszeniach w każdej parafii, że będzie przyjęcie do duchowej adopcji dziecka poczętego, czy podjęcie tego modlitewnego zobowiązania. A czy jakieś konkursy gdzieś młodzieży, dzieciom się w jakiś sposób mobilizuje do
przede wszystkim podkreślenia wartości, godności życia człowieka. Czy coś takiego ma miejsce również w naszej diecezji? Tak, to już po raz ósmy i ten Dzień Świętości Życia jest związany z Narodowym Dniem Życia, który został ustanowiony z kolei przez Sejm RP w 2004 roku. I my mówię tutaj i jako Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Włocławskiej i jako Kujawsko-Pomorskie Centrum